Witam wszystkich. Dzisiaj będzie amerykańska racja żywnościowa MRE menu numer 12. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Prosto z lasu. Zaczynamy od dania głównego. Makaron z wegetariańską kiełbaską w sosie pomidorowym. No i oczywiście podgrzeję to bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Skoro on jest już tutaj załączony. Trochę wymieszać jak zwykle. No i czas oczekiwania to około 15 minut. W międzyczasie zajmiemy się mieszanką orzechów i rodzynek. Jak zwykle najwięcej jest orzechów ziemnych, bo są oczywiście tanie. Są też migdały, orzechy włoskie, no i rodzynki. Całkiem ciekawa mieszanka. I orzech laskowy. Bardzo świetna przekąska. A jeszcze lepszą będzie baton energetyczny. Te takie kropeczki to są według mnie ryżowe takie płatki. On jest trochę czasami gumowy. No ten jakoś wyjątkowo za bardzo nie jest. Ma taką dość zbitą masę. Czuć bardzo mocno czekoladą. W końcu ma być smak czekoladowy. Baton jest przepyszny. Według mnie najlepsze z tej serii batony to smaku moka. No ale oczywiście ten czekoladowy też. Naprawdę sporo tu jest czekolady. Sporo kakao. Dwie świetne przekąski. Zabieramy się za przygotowywanie kawy. 1,5-gramowa. Czyli niezbyt malutko. Raczej niezbyt dużo. Raczej tak nie więcej niż 180 ml wody.
Jak ktoś woli jakąś mocniejszą, to sobie naleje trochę mniej. Do tego mamy śmietankę. I cukier. Cukru dla mnie troszeczkę jest za mało, więc ja sobie dosypię swojego. Próbowałem już się oduczyć dodawania cukru do herbaty czy kawy, ale jakoś mi to nie wychodzi. Zdecydowanie wolę to pić na słodko. Danie podano do stołu. Mamy tu makaron typu rurki. W zasadzie to już tego typu danie to jedno jadłem. Jeśli się nie mylę, w amerykańskiej racji halal lub jakiejś podobnej. Mamy czerwoną i zieloną paprykę. Dość gęsty taki sos pomidorowy z kawałkami pomidorów nawet. Ta niby kiełbaska to jest tutaj taka mocno poszatkowana i to jest w zasadzie zrobione z soi. Sądzę, że to jest wymieszane w tym sosie pomidorowym, dlatego on jest taki gęsty. Mamy też sosik. Chociaż w sumie teoretycznie bez tego sosu da się to zjeść. No ale skoro jest sos, to trzeba go dodać. No teraz jest ostre i lepiej to wchodzi na ostro niż bez tamtego sosu. No choć danie może nie jest jakieś rewelacyjne, ale jak najbardziej jest zjadliwe. Zresztą jak ktoś głodny, to i tak zje wszystko, nie zwracając nawet jak to smakuje. Ale nie widząc tych kiełbasek wegetariańskich, można to zjeść jak najbardziej. Sos jest bardzo mocno taki wyrazisty. Nie jest to jakaś taka lura pomidorowa. Czuć po prostu, że są tu to pomidory. No ale oczywiście to nie jest takie danie, które chciałbym jeść zbyt często. Kawa. No jak na kawę typu instant, jak najbardziej ok. Napój limonkowy. W tym opakowaniu trochę kiepsko by się piło, jak i mieszało. Nie wiem, po co taki duży zrobili. Zdecydowanie lepiej to przesypać do kubka. Taki żółtawy kolor. Na około 360 ml wody.
W moim przypadku jest taka lekko ciepła. W końcu jest jesień. Chcę coś wypić cieplejszego niż pić zimne. Chleb. Czyli takie coś. Raczej nie przypominające chleba. No ale powiedzmy, że jest. I tutaj mówiłem, że to jest masło czekoladowe, masło orzechowe z czekoladą w pierwszej części filmu, tak mówiłem, ale mi się jednak wydaje, że to jest czekolada z orzechami do smarowania. No ale zaraz się przekonamy, co to naprawdę tak jest. Bo ja sobie nie przypominam, żeby w jakiejś racji takie coś było, albo po prostu dawno takiego czegoś nie jadłem. Ale zaraz wszystko się okaże. No to chyba jednak taka pasta czekoladowa z orzechami. Raczej z mielonymi orzechami. No i próbujemy. No jednak jest to masło orzechowe. O smaku czekoladowym. Całkiem nieźle smakuje. Sam ten chleb to jest taki kiepski. Już nie raz o tym mówiłem. Nie za bardzo go lubię. Wolę jak jest tortilla albo krakersy. To po prostu mi jakoś dziwnie smakuje. Ale masło z czekoladą jak najbardziej ok. Przepyszne. No i łyk napoju. To jeden akurat z moich ulubionych, jeśli chodzi o racje amerykańskie. Smak taki właśnie limonkowy, słodki, ogólnie bardzo dobry. Pomimo, że to nie jest jakieś naturalne, tylko raczej sztuczne aromaty. Ale ogólnie da się napić tym. Jest ok, jak dla mnie. No i zostało mi kilka dodatków. Guma owocowa z nutą cynamonu. Sól, której raczej tutaj nie trzeba używać. Chyba, że ktoś musi. Chusteczka nawilżona, która według mnie wyśmienicie czyści dłonie na przykład. Zapałki książeczkowe, mała draska. Niezbyt dobre one są, no ale są. Papier toaletowy w formie takich może powiedziałbym chusteczek, serwetek. Takich bardzo cieniutkich. Nadaje się do czyszczenia nie tego, co potrzeba, ewentualnie na podpałkę. No i woreczek na napoje. Można w tym przygotować na przykład kawę i podgrzać bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Na pewno się zrobi, o ile mamy dobry podgrzewacz. Najlepiej się robi na dwóch podgrzewaczach. No ale to trzeba mieć dodatkowy. I małe podsumowanie tej racji.
ogólnie nie było jeszcze tak źle, chociaż nie chciałbym drugi raz wracać do dania głównego. Dało się go zjeść, ale powiedzmy, że są lepsze dania od tego. No oczywiście ten niezbyt ciekawy chleb, ale oczywiście to mi on nie smakuje, może komuś posmakuje. No a cała reszta jak dla mnie bardzo dobra. Jak ktoś chce taką sobie rację kupić, samemu przetestować, to polecam. Najwyżej jemu też nie będzie smakować. A może będzie smakować wszystko? Po prostu może to tylko mi takie rzeczy nie smakują. No i to wszystko na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.